The blood and all the wounds shown in this film are artificial. However, as they seem realistic, we warn people who are sensitive to the sight of blood. People participating in the instruction film are not using personal protection equipment. However, we advise using protective gloves and glasses in real situations. It is always worth having protective gloves with you. Situations shown in the film refer to a mass event and a high number of the injured when you are the first one at the accident, you are waiting for an ambulance. You do not have a first aid kit. There are many injured people. First, stop massive bleeding and then clear the casualty's respiratory tracts. Directly press the bleeding area, apply an improvised pressure dressing, look for the assistance of other people. Halo, proszę pana, proszę do mnie podejść. Szybko, z tej strony. Niech pan weźmie tą koszulę. Zwinie ją w rulon i przeciągnie pod nogą. Dobrze, tak? Dobrze, niech pan przeciągnie pod nogą. Wysoko, jak najbliżej pachwiny. Spokojnie, jak masz na imię? Ania. Ania, spokojnie, musimy zatamować kwotok. Będzie bolało, weź rękę teraz. Trochę zaboli, ale musimy zatamować kwotok. If you cannot stop the bleeding, use an improvised tourniquet 5 centimeters above the wound. The improvised tourniquet must be at least 3 centimeters wide. Dobra, niech pan ściągnie buta. Dobrze, zawinie. Mocno. Jeszcze raz. Niech pan kręci butę. Niech pan kręci butę, musimy zatamować krwawienie, musimy zamknąć naczynie duże. Będzie bolało, wiem. Apply a tourniquet with a pressure pad to increase its efficiency. Twist the tourniquet handle until the bleeding stops. Be aware that using a tourniquet is painful for the victim. Ma pan pasek? Mam. Proszę ściągnąć. Przejmuję. Wiem, że boli. Spokojnie. Zaraz przestanie krwawić. Niech pan przeciągnie trochę niżej. Wiem, że to boli. A musimy zatamować krwotok. Dobrze, niech pan tutaj trochę niżej zabezpieczy, żeby się nam ten but nie przekręcił z powrotem. Jeszcze raz. Do not remove or loosen the tourniquet. Dobrze, zobaczymy. Niech pan puści. Zobaczymy, czy krwawi. Nie krwawi. Niech pan zostanie przy Ani, dobrze? Za chwilę będzie ratownik medyczny. Okay. Tourniquets are applied in the instance of amputation, bleeding that cannot be stopped, crushing and concussion of limbs. If the wound is deep and you cannot apply a tourniquet, pack the wound with clothes and apply direct pressure. Weź rękę, jak masz na imię? Magda. Muszę ci zatamować kwotok, masz dużą ranę pod lewą ręką. Ściągnę ci skarpetę. Będzie bolało. Będzie bolało. Wiem, że boli. Wiem, że boli. Musimy zatamować kwotok. Przycisnę teraz ci mocno. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zatamowaliśmy kwotok. In the instance of limb crushing, when there is no massive bleeding, do not let the wounded person leave. Wait for the assistance of a rescue team. When the circumstances force the casualty's evacuation, use the tourniquet before the injured person is released. Zaraz się uwolnię! Słuchaj, zostaw ten samochód, bo będzie krwawić, jak odsuniesz samochód. Zostaw ten samochód. W tej chwili nie krwawi. Zobaczę, czy masz jeszcze jakieś rany. Poczekaj, zaraz będą ratownicy. Casualties with foreign objects in their bodies, such as broken glass or knives, do not remove any foreign object from the wound. When possible, stabilize a foreign object in place and apply pressure to the wounded area. Trzymaj ten nóż, jak masz na imię? Trzymam. Trzymaj mocno ten nóż, nie puszczaj go. Przyduś tutaj. Trzymaj ten nóż. Sprawdzę, czy nie masz gdzieś ran jeszcze. Posłuchaj, muszę iść dalej, zaraz ktoś do ciebie podejdzie. Trzymaj ten nóż, nie puszczaj. Leave the unconscious person with an open chest wound without dressing. When they are not bleeding, check if they are not bleeding from other body parts.
Clear their respiratory tracts by placing them in a recovery position on the wounded side. Leave the conscious person with an open chest wound without dressing. When they are not bleeding, check if they are bleeding from other parts of the body and leave them seated. Podpisz nogi, podpisz nogi, będzie ci się jakieś działo. Posłuchaj, słyszysz mnie? Słyszę. Zaraz będzie pomoc, zostawię cię tutaj, zaraz będą ratownicy. If the casualty is unconscious, check whether they are not bleeding and clear their respiratory tract by placing them in the recovery position. Situations shown in the film refer to a mass event and a high number of injured. When assisting the casualties, look for other people's support. If you've managed to provide first aid to all the injured, check them again. Pay special attention to the efficiency of dressings and improvised tourniquets applied to the wounds. Make sure that the casualty's respiratory tracts are clear and pay attention to your own safety during the rescue.